Battle.net Worek 2. Co myśmy tu robili? Mieliśmy egzamin na A licencję. Z czego pierwsza była walka, czyli seria walk. Cześć, Piotrku, witam, witam. Zobaczmy, czego wy ode mnie oczekujecie. Soli. Wygląda łatwo. To kolega musi podejść. A, Hellcreda się zdejmie w następnej turze już raczej. Trzeba doczekać, aż się otworzy i będzie łatwo. Właśnie, pamiętam, muszę sobie wyrzucić tego. Ekran większy, żeby lepiej widzieć. Żeby nie być ślepy. To niestety mi się zdarza bardzo często. Dlaczego aż ktoś mnie zaatakuje chyba? Niekoniecznie ten kolega akurat. Tak, uda. Dobra. Au, podbiegłem w niego jak idiota. Nie znam, że to. Op. Unlucky. To jest chyba sami, witam, witam. Nie zgadnę. Tak, ode. Myślałem, że dadę. To też nie. A nieważne. Ten drugi niestety przeżyje. Ale da się robić. On ma więcej rekawerów niż pamiętałem, że ma. Myślałem, że ma tylko jednego. Unlucky odrobinę. Dobra, zaczekam, aż podejdzie. A, to jest druga, teraz trzecia z rączkami. A, czy mam coś sennego na nie? Cześć, Tate, witam, witam. Ach, ciach. Teść trade? Teść? Nie wiedziałem, że mamy teścia na czacie. Lepszy teść niż teściowe, czy coś? Ale z drugiej strony nie jestem ekspertem w tych dziedzinach, więc bardziej śmieję się z cokolwiek innego. Aż coś tutaj się nada. Nadać niekoniecznie, mam wrażenie. Zróbmy tak. A, to wyszło bardzo ładnie. To wyszło dużo lepiej niż myślałem, że wyjdzie. Nie będę narzekał, ale nie będę kłamał też, że wyszło powyżej moich oczekiwań. A, 3 razy flappy. No dobrze, byle ja jakoś miałem szybko wyeliminować i będzie git. Tutaj jest moim częściem. Tutaj, bo samolej jeszcze będzie zazdrosny. Znasz co? Cześć, Sylwia. Witam, witam. Musimy okazać tych ludzi. Dwóch z nich najpierw to w sieci. Proszę ich zlokalizować. Okej. Okay. Mamy tylko powiedziane, że co w sieci, nie mamy powiedziane gdzie, więc cholera wie, gdzie będą tak naprawdę. To się zbyt szybko rozbudowuje. A mi sami rozbudowujecie wystarczająco mocno na czatkach. Więc to nie jest tak, że reszta ludzi musi dużo dopisywać. Ale powiedz, czy ja się mylę? Tak. W którym momencie uważasz, że się mylę? Bo ja nie jestem w stanie stwierdzić. Swoją drogą przez Siemens stwierdziłem, że spróbuję sobie pofarmić Bagona w Ultrasanach, Ultramunach. Bo jak wcześniej próbowałem, to 1% mi bardzo intensywnie nie wchodziło, więc teraz przez Siemens znalazłem go za jakimś czwartym podejściem.
Bo wiedziałem, że mam jakoś taką ochotę na przechodzenie Pokémonów ostatnio. Popełniam błąd, by the way, bo idę do Pokémona. Mam ochotę na przechodzenie Pokémonów i przechodzę je tak, że próbuję łapać każdego możliwego Pokémona, jaki jest do złapania. Co kończy się przy okazji na tym, że mam zdecydowanie te wysokie poziomy, zauważyłem. Teraz na przykład się biłem z pierwszym Kahuną w Ultrasunach. I miałem Pokémony o jakieś 10 poziomów wyżej niż on. Jest to trochę do pojadania, ale tylko trochę. Zgadzam się, że tylko trochę. Otwieraj japę. Ej, proszę nie odchodzić. Nie bądź taki. To tylko lekki bullying, proszę nie brać tego do siebie. Znaczy co? Gasman! Pożałuję tego, że stoję na przednim. Przedniej kolumnie, prawda? Zdążę uciec. Na szczęście. Kurde. Daj to miał. Ewa, co da? Jak da. Spokojnie. Chyba to będzie najlepsze tutaj. Co to będzie za wolne? O. Nie podoba mi się to, co widzę. To też nie ma możliwości unikania tak naprawdę. Jeżeli on stoi na środkowym panelu. Więc było to lekko niefartowne, że się tak wyraża. O. Ale mam nadzieję, że powie nam też, gdzie jest jego młodszy B20. Mam wybór, albo zabić natychmiast metę, albo zaczekać aż Metfire przejdzie. Wydaje mi się, że powinienem zaczekać aż Metfire. O właśnie. No nieważne, to bijemy Jeroba. Nice. Sonic Wave S. Nice. Złe dane B. I nie wiemy, gdzie są te drugie dane. Znaczy, gdzie jest ten drugi navigator. Ale raczej nie w Koto. Zwłaszcza jak powiedział, że go tu nie ma. Sprawdzę na wszelki wypadek, ale wątpię. Cześć Matwiejku, witam. Okej, to będzie triple kill. Dzięki Bogu za ataki plus 10 czasami. Sonic Wave M. W M-kach chyba nie miałem jakichś specjalnie dobrych rzeczy. Mety, sorry. Nie będzie to zabicie ich, ale... Czekajcie. Kurde. Łaj, co głupi. Gert, idealny chip do Tadera. Czy na Squarze będzie? Właśnie, ile mam kas? 7,5. Zobaczę, czy może na coś mnie tutaj stać. Koto, Square, czy stać miała cokolwiek tutaj? Wszystkim, czy tutaj był normalny handlarz? Już nawet nie pamiętam dokładnie. Chyba nie było. Nie być, był, ale za bramką. Bramka. Tutaj byli handlarze. Ty byłeś od back flagów, mam 7. No a tak po 30 mi brakuje jeszcze jednego, szkoda trochę. Ja też mam z tym problem, spokojnie. Więc to nie jest nic nadzwyczajnego. Jak już tu jestem i mnie stać, to chyba wezmę sobie Fireblade'a i Fireball 40. To jest MLA, witam. Zgaduję, że drugi nawigator będzie w Icy Daisy, tylko trzeba go znaleźć odpowiednio. Czy tej przebiec przez całą sefę. Wiem, że jednego widziałem gdzieś, tylko nie jestem pewien, czy on nie stoi tam domyślnie. W dół. Lewo, dół. Bo on był chyba w trójce? Czy tutaj? Tu jest trójka. Mundalo, kurwa.
Kodu chyba jeszcze nie mamy, right? Do entropii nie mamy, do tego też nie. Tutaj nic nie ma. To nie jesteś złym nawigatorem. Flappy Bird. Może Quake'a dostajemy? Nie narzekałbym. Mogę sobie zaczekać, chociaż Flappy podskoczy na przedni rząd. Bo jest spora szansa, że to zrobi. Ewidentnie jest razem, ale... Ale kiftem. Dobra, to wracamy do jedynki, I guess. Bo mówię, wydaje mi się, że widziałem go... O, tu jesteś. Sordi... Uff, cała trójka. Niedobrze. Powiedziałbym, że bardzo niedobrze. A? Muszę uważać, bo zaraz zacznę reagrabować. To jest do wykonania, przynajmniej w teorii. Aha. To jest... A, za szybki jest. Myślałem, że nie zrobi tego aż tak szybko. Wiseout jest jednak odrobinę szybszy niż Longset. No dobra, złolcze dane A. Wracajmy z nimi na square. Zastanawiam się, czy nie szybciej byłoby mi się wylogować i zalogować ponownie. Ale już, jak tak zrobię, to można... nie tędy, nie tędy. To z powrotem tutaj. Czy trzecią rzeczą w egzaminie będzie... kolejny survival? Yep. Kolejne 5 wirusów z rzędu. Sparki. Nie lubię sparki. Zróbmy tak może. Póki stoi na przednim tym. W przednim rzędzie. Skwarki. Nie depsałem. Przecież nie wyjebie się na survivalach. Słynne ostatnie słowa. Nice. Gad zadziałał tym razem. Shrimpy, shrimpy. Czym jest ten folder? Najgorsze jest to, że nie ja tu miejsca, w którym jestem bezpieczny, bo ze skałkami oberwę jako, że to bablede. Yep. To wygląda znacznie lepiej. Zwłaszcza jeżeli to by weszło ładnie. Nice. Bunny dwójki, nie podoba mi się to. Bo one już będą kapkę zapierdalać. Raz, dwa, trzy, hop. Raz, dwa, trzy, cztery, hop. A ten jeszcze przeżył. No nic. Ulala. To ja właśnie zrobiłem. Nie mam żadnego pojęcia. Nie było to optymalne, to na pewno Sparky, Sword, Demon Fire, snośne połączenie. Zwłaszcza, że mogę im trochę pana nie poniszczyć. A jak niszczę to Tatalite, to będzie ok, już tak naprawdę. Yep. I teraz tego kolegę. Łatwo. Licencja A. I rega dwójka. Możemy zasuwać do Jumlandu. Okej, czy nie wyjdziemy stąd? A szkoda. Jaka jest szansa, że wpadnę po drodze na tego? Na... Yerbamena przy okazji?
Bo musimy chyba iść z naszej strony. Nie obrazimy się na kolejne Yerbamen chipy, to na pewno. Yerman 3, no byłby całkiem silny, bo trójka to jest chyba 100 ataku, czyli potencjalnie 200 w przednią kolumnę. Jednocześnie nie jestem pewien, czy jestem w stanie konsekwentnie bić Edmana tak, żeby dostawać trójki w tym momencie. Bo musiałbym jakieś naprawdę świetne kombinacje dostawać. Dobre rangi na nawigatorach, mam wrażenie, że dużo łatwiej się dostaje, kiedy ma się już full customy albo przynajmniej fast gauge'a. Co jeszcze przez chwilę na mnie grozi? Dopiero zobaczyłem, jak pięknie mi na kamerce ucina ten, ucina mikrofon. Trzeba mieć lepsze chipsy? Czy ja wiem. Obecny zestaw też nie jest taki zły, tak naprawdę. Zwłaszcza, że jaki jest wymóg na SK... 30... sekund? Na nawigatorach? Jeżeli się nie oberwę? Czy 20? Jeżeli 30, to to jest do zrobienia. A strony chyba będzie na cebulka? Nie lubię strony, powiem szczerze. Okej. Okay. Możemy iść do Pysznolandii. Tapykowe. Co okej. Okay. Zielony cebulka też jest okej, okay, żeby nie było. Dobra, nasz ekipadek zapiszę, żeby nie było. Zwłaszcza, że Jumland już jest z strefą, którą się trochę mniej wygodnie zwiedza ze względu na to, jak wygląda. Coś fajnego mi dacie? Nie. No dobrze, spróbujemy tak. A zaczekam, aż do mnie podleci. Bakanowe są całkiem spoko, aczkolwiek głównie jako pra... O Boże, on jest tak wolny, zapomniałem, że on jest tak wolny. Aczkolwiek głównie jako prażynki. Stążę, czy nie? Chyba nie. O Boże. A, on jeszcze tak znikał. O mój Boże. Prażynki takie zwykłe, co one... mogą być. Nie, jest mało chipsów, o których ja powiem, że one mi jakoś bardzo nie smakują, tak powiem. Prędzej powiem, że one są okej, okay, albo coś ten deseń, a nie, że są dla mnie, jak ja to lubię ostatni czas mawiać, aktywnie złe. Bronze Fist S. Czym jest Bronze Fist S? Fist of Death. Czy Bronze Fisty w tej grze już miały te swoje śmieszne kombinacje, że można było nimi rzucać albo coś na ceń, czy to Gas Puncher miały? Spooky Handy. Co za paskudne wirusy tutaj są, jezu. Zajebisty opis. No co no. Jącha śmierci, zagłady i anihilacji. Boję się zapytać, co będzie z wyższymi formami tego chipu. Bo tam były chyba jakieś silver fisty, gold fisty jeszcze. Legap 1. Widziałem cebulkę lejców kiedyś. Lubiłam lejcy zielona cebulka, kiedy jeszcze nie kosztowały 700 zł na paczkę. Boże święty. Widziałem cebulkę Fafera Fastpolo. Nie kojarzę wszystkie Fafera, to powiem szczerze.
Aczkolwiek ja w polo też za często nie bywałem. Nie wiem, czy kiedykolwiek byłem w polomarkecie. Powiem szczerze. Chipsy smaku pizzy. Teraz są krem chipsy, ale one nie są jakieś bardzo dobre. Mimo. Są Cheetosy pizzowe, są Bakerosy pizzowe. To nie jest tak, że nie ma wyboru. Bardziej kwestia, że... to jest zablokowane, prawda? Tak. Bardziej to jest kwestia, że trzeba konkretnych marek wybierać. Duszki pizzowe, a też są. Monster Munchy, tylko to też zależy od sklepu, bo biedronki kojarzy często gęsto nie mają. Wydaje mi się, że w Yumlandzie 1 jeszcze nie zwiedziłem wszystkiego. Tam Baksach na pewno leży. Wezmę Catchera, bo to jest chip, którego nie mamy. Wezmę Spedera, bo nie wiem, czy nie potrzebujemy go do tego. Do programu Advance'a. Spróbuję zejść tak, może, żeby skończyć w tej turze. Catchpowe duszki. Cześć, Karka, witam, witam. U mnie to zależy. Staram się na ogół, jak mogę, brać jakieś takie smaki na zasadzie. Okej, tego smaku jeszcze nie brałem. Catcher, z tego co pamiętam, to jest chip do PvP, który kradnie chipy przeciwnikom. Nie jestem pewien, czy na PvE działa, na przykład na tych przeciwników, którzy mają jakieś chipy wbudowane w sobie. Dobra, czyli to chyba będzie wszystko tutaj w takim razie. Spróbuję tak. Żeby się to wajzą nie używać. Na kurde. Daj, daj, daj. Za szybko. Piękne. Nawadniajcie się, drodzy widzowie. Okej, czy jak zwykle ja się nie muszę nawadniać, wszystko jest okej. Pochczam dla mnie za brak konieczności nawadniania się. Mam teoretycznie backfragów, żeby sobie kupić tego. A, dobra. Powinien najpierw sobie przejść tu. Mam teoretycznie backfragów, żeby kupić sobie atak po 30 i zastanawiam się, czy przy najbliższej okazji nie będę chciał tego zrobić. Nie mam może jakichś super multi-hitów, ale atak po 30 z Airmanem albo z Gatmanem są w tej chwili całkiem silne. Bo pozwala mi czyścić się nie kryjąc kontery w turę, gdzie normalnie bym tego nie zrobił. Na przykład ten konter ze Swordiem i mogę czyścić się w jedną turę. Dzięki temu. Med 2, med 2. A, this is fine. Pio, 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 pio. Najbardziej ambitna walka mojego życia, przysięgam. Weź się nawadnia. Nie, no nawadniam się spokojnie. Nie potrafię o suchym piesku siedzieć. Tu tylko wracamy, okej. Okay. Tam przyszliśmy. Staram się zwiedzać te lokacje na tyle, na ile mogę, żeby niczego nie pomijać. Med 2, to jest yerba dwójka. Zdążę, powinien zdążyć. Na szczęście mety 2 nie są jakieś bardzo trudne. Wolałbym chyba dostawać od nich spada chipy, nie kasę, ale idzie przeboleć. Unlockera drugiego nie ma, z tego co pamiętam. Nie. Szkoda, przydałby się. Tutaj chcę BMDK. Daj BMDK. Navi plus 20. Czy opłaca mi się Navi plus 20, jeżeli moje chipy to dwa Airmeny i Guardsmen? Chyba nie, bo miałbym praktycznie... Jest za duża szansa, że będę miał go bez Navi chipów do użycia. Roll. Mam roll, ale pytanie, czy jestem w stanie ją specjalnie wrzucać tylko po to, żeby mieć Navi plus 20.
O tak powiem, zwłaszcza, że nie korzystam z kodu R generalnie. A staram się w tej grze nie mieć aż takiej zupki kodowej, jak ostatnio miałem. Tędy? Bunny Matt Matt. Aha, that's pretty bunny. Nie do końca, skoda mi pasuje. Wczoraj stąd przychodziłem. Pierwszy raz tu, tędy, tędy i tu w prawo. Teraz tak, czy to coś jest? Tu coś może być, więc najpierw pójdę tam w prawo chyba. O mój Boże. Nie, ja to dodaję. Nie będę się tym męczył. Zwłaszcza, że wiem, że oni zaraz zaczną się leczyć. Yerbamen. Tylko Yerbamen chyba nie robi tornadek nad dziurami, jeżeli dobrze pamiętam. Więc zaczekam aż... Jakie kody masz w folderze? A... S... L... J? Coś ten desej. Bo na pewno mamy tego... Life Solda w kodzie L. Mam Gutsmana jako jedyne G. Mam jednego Solda S, którego pewnie powinienem zamienić. Tylko nie ma chwilowo na co. A Fire po 40 nie ma sensu. No czekajcie, zerknę sobie, jak już o tym mowa. Na pasor tutaj po kodach. Najbardziej by mi się opłacało wyrzucić tego, tą jedną S-kę chyba? Przy czym, czy mam coś w kodzie L? Ten longsword i chyba bardziej mi się przyda niż ten. Tak, tylko szkoda, że nie mam zwykłego solda jeszcze jednego L-ki. Może na ten... Właśnie nie wiem, czy to ma sens, powiem szczerze. Chyba, że zamiast Ecovera. Bo sobie z Ecoverów i tak nie korzystam. Navi plus 20, co nie może mieć sens. Może o tak nawet. To wygląda dużo lepiej. Czy coś jeszcze mi się tu opłaca? Chyba nie. Mogę zobaczyć, czy w kodzie ja czegoś lepszego nie znalazłem, bo kanony powoli zaczynają być słabsze niż ustawa przewiduje. Mogę jeszcze jednego Elmana wrzucić. Wygląda lepiej już trochę. Ale patrz się na górę idzie. Zobaczysz tam czegoś nie powinienem z prawej strony. Tam coś jest, ale ciężko stwierdzić co. Wygląda jakby tam coś miało być i jednocześnie niczego miało nie być. Więc serknę na wszelki wielki. No, nic tu nie ma. Nie dziwię się, jeżeli tutaj jakiś nawigator będzie potem w odwójka. Bo wygląda jak to w takie miejsce na to. Bani spuki. To też nie jestem w stanie. Tak to za. Kurwa. Leczy się. Wajza. Już zaczekam. Kod W. Tego nie jestem w stanie sobie wyobrazić używania. Oh no. Jeden nawigator, który zniszczy cały kraj? Jak to możliwe? Au, moja krawędź. Kolega zniszczył kraj tylko dlatego, że mu kadano. Tylko moja robota. Gospel wychuje.
jak bardzo edgy można być. Pan Dark. To co było dla gospel, trzeba rozszerzyć inne kraje. Nie, królują landu, no. Akurat dobrze się składa, że jesteśmy w okolicy. Nie w tej okolicy, prawda, ale czekaj, to jest Jumland 1, nie chcę stąd wychodzić. Abortuj mnie to. Wyszedłbym dokładnie nie tam, gdzie bym chciał. Ale to dziwnie cicho. Coś złego musiało się stać. Ciekawe, co to mogło być. Zapiszę sobie na wszelki wielki. Chyba jeszcze nie muszę, ale powinienem. Zaszkodzić mi to nie zaszkodzi. Puste sklepy. I tak mnie nie stać, więc... Ktoś intensywnie pisze na klawiaturce. Kto pisze i czego chce? Hello. Roma zniszczony przez tajemniczego nawigatora i Knajka jest zagrożony, jeżeli czegoś tu nie zrobimy. Fajnie było mieć taki program do tłumaczenia w locie. Oh no! Nie dość, że mieliśmy jeszcze Edgelorda, to przychodzi jeszcze nikt inny, jak sam największy drobniarz wojenny, Catman! Tylko nie gospel, wszędzie tylko przychodzi psuć wszystko jak leci. No dobra. Catman, jak się z tobą walczyło? Ty chyba robiłeś pełne kółeczka po prostu. Potężny nawigator. Porównając tego, co robi Quickman, to Catman jest dużo przyjemniejszy do używania się. Jeżeli dobrze pamiętam. Catman jest żałosny? Nie wiem, o czym mówisz. S? More like Ev? Am I right? Commander Shadowman. Dobra, to już przynajmniej wiemy, kto będzie naszym następnym celem. Nic nie szkodzi, my jesteśmy jak zwykle od ratowania świata. Gentium Landu. Ramsko jest został zniszczony, byliśmy tego świadkiem. Następnym celem tego nawigatora jest... Elektropia. Czyli nasz wspaniały kraj. I mean, to nie jest tak, że nie wiem, wcześniej nawigator właśnie zwalczył całą ochronę sam na własną rękę czy coś. Right? Right? Yep. Możemy polecieć do naszego tatusia. Coś tak pewnego się stało, nie będzie mi dom przez jakiś czas. Tęsknię do tobą, synu. Możesz jechać window centrum, jak chcesz, więc... Jasne, chętnie skorzystam. I przy okazji zobaczę, czy wszyscy moi znajomi mają już nowe formy nawigatorów. Zobaczę jeszcze, czy ten człowiek chce. Może się tak kryje. Okej, niczego nie chcę. Cześć, gaz. Słyszałem, że masz fotójkę. O kurwa, ma fotójkę. O mój Boże, o kurwa.
To jest dosłownie. Cześć, masz fałtrykę. O Boże, o chudwa. Au. A gadamy też. No i co, lecimy do Descendera i po problemie? Radę. O. Muszę uważać teraz z panelami dość mocno. Hop. 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 Mogłem się odrobinę udopić. Nie przejmujcie się mną. Au. Dobra, jest. Jest okej. To jest trochę mniej okej, ale przebolejemy. Olej sadzik. To trzeba zaczekać, aż będzie na przednich rzędach. A propos. Halo. O kurwa, co za recover? Wytłumacz mi się z tego. Nie podoba mi się to, co widzę. Gasman mnie najebał. O, co Gasman mi najebał. Żądam satysfakcji. Tam nie fair od razu. Nie powiedziałbym, że nie fair. Au, nie przemnie obywałem. Bardzo w metak, I guess. Słuchaj stary, jak ja nie będę mógł skakać, to też nie. Co ty na to? On nie ma na dwa hity. Nie spodziewałem się, że jest aż tak źle. Za późno się zorientowałem, o tak powiem. Muszę szybciej reagować zdecydowanie. Tak zwane muszę się ogarnąć i nie chcę ważyć Gasmana, I guess. Jot, może być. A? Area grab, this is fine. Au. Dobra. Kurde. Tak się zastanawiam. Jest nie jest środkiem, jak to chce tak zrobić. I czekać na Lifeswarda. O, mogę się nie doczekać. Mogę się mocno nie doczekać na tego Lifeswarda. Au. Zdążę czy nie zdążę? Nice. To nie będzie dobra scena, bo trochę obywałem. O, God Punch. Ja chcę ten. Ja chcę jego fałtujkę. Ja ją dostanę. Let's go na chwilę, co mówię? Cześć Luna. Once again, I am calling you for Mesmer. Nie, jakoś mnie, żebym zrobił kolejne streamy z Rodena. Nie powinienem. Chcę zaczekać z tym Life Swordem generalnie. Już sama się sobą zajmę. To brzmi co najmniej ciekawie. O, popełniłem błąd. Żegnajcie, przyjaciele.
lody koktajla to absolutny S tier. Co okej. To będzie wciąż jakieś 6 pewnie, bo długo mi walka zeszła. A 8. Jest po dwójka. Każdą bym podejście nieco lepiej. No, life set na stat. To interesujące. Te koktajlowe kodala są bardzo dobre, to akurat się zgadza. Dobra, spróbujmy tak. To będzie 140, potem 80. Potrzebuję jeszcze 123 obrażeń mu wcisnąć. To jest 90. No nie, kółka z sosem Elkonia kotofi i czekolady. Brzmi to jak to kadalowe. Pedo. Zróbmy to inaczej. Ta tak to 10 nie jest potrzebne w sumie, ale... To kodalowe. To nawet wiem chyba, o których mówisz. One są w takich dużych i małych kubeczkach sprzedawane, z tego co pamiętam. Dziewiątka, kurwa. Ja dostałem tą fatujkę. Czy mu się to podoba, czy nie? Na pewno łatwiej by było, gdybym miał tego. Gdybym miał dwa lifesaldy. Dąże? Tak. Akurat mam te duże. Ja zawsze sobie kupuję te duże. I ludzie mi się dziwią, jak ja mogę je na nas jeść. Ach, zdążę. To będzie 485. A, trochę dłużej jeszcze zrobicie. Fajdo. Nie podałem się to, co widzę. Mógłbym zrobić to tak. Na papierze. O, ty kurwa. Recover. Dobra, to nie byłaby dobra ocena. Więc nawet nie próbuję. Dzięki Bogu, że mogę się wyjebać tej. Kontynuację dwóch fanfików, bo znalazłem trochę dobrego jedzonka. Fanfic numer jeden, pisany przez Sylwię. Nie wiem, bardzo, ogólnie bym powiedział, że muzyka z C5 jest zapierdolona, cześć Shane. Yerbaman. Au. Skurwysynu! Ten Gatman jest bardzo szybki. Jak... O Boże. Popełnia błąd, prawda? No dobra, widzę, że to już nie jest dobra walka. To jest walka do ujebania. Potrzebuję przynajmniej dziesiątki, żeby dostać fałtujkę. To przy obydwa... Co to kurwa jest? Dobra, co to jest? To jest Ermen Canon Guard. O kurwa. Nice folder, I know that. Ujebałem się trochę z tym Ermenem. Myślałem, że szybciej się rzuci. Area grab, pewnie... Yep.
Dużo jatek. Pojedno, nie widziałem go. Co kolega mam przez to na myśli? Mój pode mnie dzisiaj kurwa nienawidzi? Chciałem wcisnąć przycisk od turbo, nie mając turbo, bo gram na legitnej wersji pomocy. To będzie rank 8, prawda? Weźcie, o kurwa, jeszcze gorzej. Myślałem, że było lepiej. Wiem, że obydwałem, ale nie myślałem, że aż tak mi to potnie polecenie. Dobra, jerba to. Znaczy, ja się nie dziwię, jeżeli dostanę gestyla i to mnie niepokoi, zwłaszcza, że jesteśmy tuż przed dostaniem stylu. Zawsze dwa razy z Bastera. No tak, ale biorąc pod uwagę, jakie bonusy dają inne style, to jednak wolałbym. Kurwa. Jednak wolałbym raczej custom. Nowy styl bligłości. To jestem cel do Vampire Survivor typ. Bo coś tam słyszałem o nim. Bullet Heaven. Bawi mnie trochę określenie Bullet Heaven swoją drogą. Nie wiem, jakieś takie strasznie dziwne się wydaje. Aha. No dobrze, rozumiem. No, ten dać mu się zajść, bo i tak nie dostałem dobrej oceny za tę walkę. Zwłaszcza, że teraz mnie. A nie, nie jebnie mnie. Nie, taka mnie nienawidzi. Gdzie są? Bullet Heaven kojarzę, że to było określane jako gra, w której to przeciwnicy mają Bullet Hell. Że ty jesteś źródłem poci... Pojebie mnie. Weź mnie kurwa zabij. Albo ja cię zastrzelę. O, zgadnijcie, kto wciąż nie ma... Czy ja przypadkiem dodałem Longsworda zamiast Whitesworda? Bo ja już nie wiem, naprawdę. Nie zdziwiłbym się, gdybym to przypadkiem zabił. Zróbmy może tak. Jest sporo gier, w których jakbym wchodził, tak jak tutaj wchodzę w młotek Gatmana, to bym dostał obrażenia, by the way. Au. Za bardzo zgadziłem z tym Basterem. Ops. A, bo ja mam dwa te. Czy wiedzieliście, że Lifeshot nie istnieje i nie może was krzywdzić? I to, że było zabawniej, jedyna część, którą tutaj mam jedną w folderze. Mam ją zawsze, bo to jest ten zwykły sort. Pojebie mnie. Niech on mnie zabije. Longsworda masz... mam dwie sztuki Longsworda w tej chwili. Spróbuję dodać to. Zobaczmy, może co szota. Teoretycznie mogę, w praktyce mam wrażenie, że większość moich obrażeń to jest ten. To jest Lifesword tutaj, plus jedba meny.
O kurwa, teraz to, że się dojebali. Cześć, Lona. Lifeshot? O mój Boże, Lifeshot. Czy to jest ten run? Czy to jest Tech Uln? Znaczy, Lona już wcześniej pisała, że ten, że jest tylko na chwilę, więc spokojnie się... Kurwa. Nie widziałem jego modelu. Okej, dziesiątka. This is fine. Dostałem V3, jestem usatysfakcjonowany. Można wracać do grania w grę. Zabawne, jak dla kogo. O, co za niespodzianka. Cersei is now playing Elden Ring. Nowe, nie znałem. Nie no, śmieję się trochę, ale ten... Ostatnio jest bardzo dużo gania w Elden Ringa, zarówno przeze mnie, jak i przez Syrika. Może Erman, z którego też dostaniemy. Ja tylko żartowałem. Nie, w tej kolejności chyba wziąłem chipę. A, kurwa. Też może... O Boże. Miałem nadzieję, że podejdzie na przedni rząd, ale chyba mi to nie grozi. Zmanowałem sobie trochę czasu na ten... na czekanie. Mam nadzieję, że mnie to bardzo nie zaboli jakoś. Bach. A, nie jest jeszcze poniżej połowy HP, więc powinien mieć te prostsze ataki do unikania. A ja nie mam Lysolda i chuj mi dupę. To wciąż nie jest Lifeshot. Ja go zabiję Lifeshota i mam gdzieś, czy mógłbym zrobić to inaczej. Jak tylko jeszcze dobrze wybiorę Lifeshota, to już w ogóle będzie super. Czy ja zdążę ruszyć się do góry i go zaatakować? Spróbuję. Nice. To będzie dziewiątka. Siódem. O kurwa, aż tak wolno go biłem. Myślałem, że to będzie dziewiątka. Ale to i tak możliwość rzucenia chipu Elmana V2, I guess. Udałem sobie to, że nie przynajmniej tu wchodziłem, bo zapomniałem, co mieliśmy zrobić właściwie. Dostałem Elmana, wszystko jest ok. Mieliśmy jechać do ojca w tym, w labie. Mali Harbor. Przy okazji zobaczę, czy pani Żabolka chce się bić. Niestety, kurwa, tak. Niestety, bo jej absolutnie nie znoszę. A, ona była na tle szybka. O mój Boże! To będzie frustrujące. Nice. Yep. Obywałem dwa razy, doskonale. A też możesz się żabu kurwa nie ruszać? Nie tak. Shin moment dekady, który tym razem? Albo inaczej, co tym razem zrobiłeś? O Boże. Muszę uważać bardziej. Baby. LK. Zresztą na jakim przedmiotem zastanawiam się, gdzie iść w SMT. Mhm.
Do czego zmierzasz, bo się boję? Jakśmy to wykontener. Oho. Wiesz, o czym zapomniałem? Tak? No tak, SMT5 najtrudniejsza platformówka, zapomniałem. To jest najtrudniejsza platformówka, bo nie pamiętasz, że jest platformówką. O kurwa, tam jest Motherbrain. Oh no. Dobra, gdzie się możemy podłączyć? A, power up. Gdzie się możemy włamać, zanim pójdziemy dalej z fabułą, bo nie chcę iść dalej z fabułą? No chęć się możemy włamać, doskonale. Do kubka kawy. Najgorsze jest to, że są gry z serii, w których absolutnie... Aqua 440. W Benchy to było silne. Niestety nie grałem w Benchy, więc nie jest to aż tak silne. Ok. On? Czy on miał te śmieszne... Ups. On miał te śmieszne kulki. Czy one wybuchały na końcu? Nie. Czyli wystarczy, że je olejemy. Jeżeli je olejemy, to wszystko będzie w porządku. Niestety Bubbleman nie istnieje. Ogólnie mam wrażenie, że wodne chipy w tej grze nie były jakieś bardzo silne. Czy ma inne sferki? W sensie, co ma inne sferki? Te kulki pokazują, ile obrażeń mają w sobie nastakowane. Jeżeli nimi oberwiesz, to dostaniesz tyle, ile mają napisane obrażeń, z tego pamiętam. To Aquabola były bodajże, jako chipy. Chyba tak. Backfrag, chyba 10, jeżeli dobrze liczę. Ebe, zapytajmy, co tam u tatę. Ratowałem, włamiemy się tutaj. Co tam jest w głównym komputerze mojego starego? Polnuchy! Na szczęście nie tym razem. Wyobraźcie sobie, że jedna z tatę przychodzi i widzi na kompie ojca polnuchy. Polnoleś. Czemu co było takie zabawne? Polnoleś w pieszczole, czy? Wiesz, że mogłem zrobić Lifeforda? Nawet jeżeli mogłem, to niekoniecznie chciałem. Wiem o tym, bo byłem na miejscu zdarzenia, to ja zabiłem wszystkich w Jomlandzie, nie przejmuj się, tato. Polnuchy. Przypomina mi się zawsze, jak to mówię, ten starożytny mem sprzed jakichś 15 lat. Chcę znaleźć program, gdzie sieci. ChangeBot. Bardzo subtelna nazwa. To jest jakiś... Nie no, Brainot nie jest niczym złym. Przynajmniej ja jestem takiego zdania. Właśnie, czy mamy jakieś chujowe chipy? Tak. Chyba. Invis byłby fajny, gdyby był w dobrym kodzie. Niestety Invis nie był w dobrym kodzie. Nie mamy też unlockera do kupienia i brakowałoby nam 20 zeniaczy. Nice. Ja chciałem tam wejść, żeby się łatwiej do klasu dostać.
yeah. Czy na patrzcie nie dało jakoś stan dostać w ogóle? Oczywiście, że się dało. Okej, okay, zobaczmy, co mądrego piszą o naszym wspaniałym programie ChangeBot na forach internetowych. Tu nic ciekawego nie ma. Więcej info. Widosy. Szokam ChangeBot, dajcie znać. Ale poptajmy ludzi na Squareze też przy okazji. Halo, ChangeBot, wiesz coś może? Nie, goddammit. Cześć, kupię ChangeBot. Nie. Cześć, kupię ChangeBot. Nie. Hi, ChangeBot. Nie. Hi, ChangeBot. Hi, ChangeBot. Nie. Hi, ChangeBot. Pojebie. Nie, czekajcie, pojebie mnie. Pojebie mnie. Pojebie mnie zaraz. I wiecie, co jest jeszcze gorsze? Wpadnę teraz na losowy encounter z wirusami. Dostanę chipa. Stanie się tak 5 razy z rzędu, bo gra mnie kurwa nienawidzi. W tym GMD-ku będzie jakiś chip. I nie będę miał wciąż na tego unlockera. Wait for it. Wait for it. Mój święty Boże. Am I retarded? No dobrze. No dobrze. Rozumiem. Ja tylko chcę 20 zeniaczy, żeby móc sobie unlockerka kupić. Najgorsze jest to, że nawet nie mogę powiedzieć, że po prostu wezmę i się parę razy wypierdolę. Bo jak oberwę wystarczająco dużo, to dostanę heala po walce zamiast kasy. Okej, jest kasa. Teraz dajcie mi tego unlockera zajebanego. Mieć jednego unlockera przy sobie to zawsze dobra rzecz. Bo za często mi się zdarzało, że widzę jakiś... jakiegoś fioletowego Mistake. Jakiś fioletowy Mistake Data i nie mogę absolutnie nic z tym zrobić. A może byś tam coś godnego uwagi i nie chciałbym się potem pozwracać jakieś nowe info? Ale pierwszy post, najpierw należy się przywitać, jada jada. Nie wiem, wiele pogadać, no kogoś, ktoś na nich zna, to dziewczyna. Szwenda się często z twardzielem Wacy Daisy. Jada, jada. No dobrze. Pewnie dużo nam to nie da, ale... Sprawdzić nie zaszkodzi. Parkway, Sea Daisy, szukamy dziewczyny. Ale co te? Tak, twoja żona jest na obozowisku. Okej, okay, przekażemy jej baterijkę. O my god, ale jak to? Ludzie, którzy wyszli za siebie, nie spędzają ze sobą 24 godziny na dobę? Przecież to absolutnie legalne. To po co oni w ogóle wychodzą za siebie, jak nie chcą być ze sobą bez przerwy? Nie rozumiem, SMH, my head. Invis 1 gwiazdka, bardzo chętnie bym miał Invisa. Blood talking tu. Nie, zakładam, że mamy widzów jakiś. Ale może jesteście tylko figmentem mojej wyobraźni? Raczej nie jest ta dziewczyna. Ja
Część 2, słyszałem o nim. Kota Square. I dostaliśmy też dane, które musimy przekazać. Do Koto Square będzie najszybciej ze Square chyba. Jak o tym myślę? Wiesz, to z czego mowa jest faktycznie powtarzane w społeczeństwie opinią? Nie powiem, że jest to coś, czego nigdy w życiu nie słyszałem. Ale czy często, to nie mogę stwierdzić. To co, wpadniemy na Quickmana? Proszę, nie Quickman. Proszę, nie Quickman. Ale GMDK zobaczę. Ja się śmieję, tak zawsze mówię, że proszę nie Quickman, a koniec końców, jak przychodzi co do czego, to tak czy siak ganiam o jedną walkę za dużo. Zapisałem sobie. Sięgam, ja dostanę ten gas style. I będę się wkurwiał na to. I będzie można zarzucić klasykiem. O nie, czy to nie konsekwencje moich własnych działań? Wniosek jest prosty. Czas to naprawić. Ale jeszcze pobiegłem dobrze. Wiecie, jak to jest dziwne uczucie, kiedy mogę nagle wybierać dużo chipów w jednej turze w przeciwieństwie do BN1? To prawie jakby układanie folderu miało jakiś duży sens. Czekajcie, które ja sobie idę w dół. Takie mety by w end... nie pamiętam w tej chwili. Bo chwilę, jakie były style w BN2? Był Guts, był Custom, był Team? Shield był już w BN2, czy jeszcze nie? Przy czym wydaje mi się, że Shield to ten, który grozi mi najmniej. Chyba, że to wybiera na podstawie zawartości folderu, to wtedy mam parę gardów, ale no, come on. Zacząłbym kwestionować. Nie, no nie wpierdolić na Quickmana, come on. Jest literalnie niemożliwe, żeby wpierdolić na Quickmana. Custom Team Shield, no, czyli dobrze kojarzyłem. Lil Bomb. Mam wrażenie, że te w game deckach mogły być jakieś fajne rzeczy, aczkolwiek może mylę z tymi. Może mylę z innymi regionami Koto. Kurwa, a mógł to być jakiś long set albo coś? Powiedział, nie mając zwykłych soldów. Wiedziałem. To się musiało tak skończyć. Pa 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 pa. Kurwa, quickie to on ze mnie zrobi. Au. Ile? Ileś tymi kurwa tato? Uciekaj, nie mam zamiaru.
Ja to wygram. Jeszcze nie wiem jak, ale to wygram. Au. Jestem na hita. On też będzie zaraz na hita. Łatwo. Nawet nie było blisko. Zapytaliby się pewnie, czy nie popełniam właśnie błędu. Na co moja odpowiedź jest, że jest niezerowa szansa na to. Czy ja chcę kupić atak po 30? Tak. Zapisałeś po Quickmanie, tak? Co nie czekajcie? Jak ja będę... To nieistotne! To nic ważnego i w ogóle. Klucz, jam. Miami klucz. Czy ja chcę pchać fabułę do przodu, czego na streameczkę? Pchanie fabuły do przodu w oryginalnym SNT 5? Fabułę? Kogo ty oszukujesz? Najlepsze fabuły w SNT 5 są chyba na trochę za wysokim doszli na poziomie obecnie. Kanał Creation nie ma fabuły. I mean... To nie jest tak, że kompletnie nie ma fabuły. Najlepsze bariony w sumie. Ma bariony niezaprzeczalnie. Spróbujmy dodać. Chcesz na przedni rząd wejść bez... Nice. Popełniłem błąd, by the way. Ale dobra, chuj z tym. Bo on teraz już może użyć tego swojego chujowego ataku. Yep. Case in point. Nie lubię tego ataku. To będzie rank 7 czy 8? O, 9. O, dwójka. Chyba mogę zamienić jedną trójkę na dwójkę. Yep. Znaczy, jedynkę na dwójkę.
Sotobariony poziom zakręć w SMT chyba od piątki dopiero. Przynajmniej nie kojarzę wcześniej barionów. Nie zgaduję, że w drugiej formie Shin miał na myśli to samo co fabuły. Yep. Sebarion TV. To Milkersi, co? Vegan, Jesus. Czemu dajecie mi tak beznadziejny chipy jak vegany? Czemu z jakiegoś powodu wydawało mi się, że ten stan już jest krótszy niż jest? A to jednak trochę biegania lata nie jest. Flappy Bird, Flappy Bird. Blade Jumpscare? Masz na myśli kolegę Wilkołaka? Lugeru? Lubisz Baryon Tier ataki na tym etapie gry? Mam nadzieję. On gada po francusku. To prawda. Jak próbujesz go rekrutować, to dosłownie dziękuję ci, mówiąc s'il vous plaît. Yerbamen. Base. Co to za hejt na Francuzów, nie rozumiem. Bym wam biedni Francuzi wyrządzili krzywdę. Domyślam się odpowiedzi, nie musicie kończyć. Swoją drogą, w tak zwanym międzyczasie pozwolę sobie matki ściągnąć, bo nie chcę aż tak bardzo błądzić, a chcę jedną rzecz. Invis gwiazdka, mówcie mi jeszcze. Wreszcie jakieś porządne chipy? Gdzie to było? O, to było. Wypakuj. To jest... Halo, wypakowałem to przecież? Gdzie cię wypakowałeś? Wypakuj pliki. A, o Boże. To mi się wypakowało do folderu pobrane, a nie do folderu w folderze pobrane. Najgorsze uczucie. Kto nigdy tak nie zrobił, niech pierwszy rzuci kamieniem. Okej, okay, czyli kolega jest w dwójce, nie w jedynce. Właśnie nie pamiętam, powiem szczerze, czy on jest tu, czy tam. Abe. Mop. Mop. Zapraszamy do dwójeczki. Powiedziałem, zapraszamy do dwójeczki! Najgorsze to, że ja ich nie mogę zdjąć tak naprawdę sensownie. Muszę doczekać z tym. Punk. Ja, bo teraz czekamy, aż on łaskawie. Raz, dwa. Aż on łaskawie się tu pojawi. Eba.
Teraz gdzie ja chcę się dostać? Ale to nie jest tak, że mam wielki wybór. GZB, na szczęście kod B jest dla mnie lekko niefajny, że się tak delikatnie wyraża. Sparki. Skwarki? O lala. To mi nie wyszło. Jeżeli chodzi o Francuzów, to ja szczerze mówiąc mam wrażenie, że jest więcej nacji, które ich nienawidzą niż tych, które ich lubią. A o tym, co się ostatnio działo w piłce, to lepiej kurwa przemilczę. Dla dobra wszystkich zgromadzonych. Bo piłka nożna tylko udowadnia, jak paskudną ma reputację nie bez powodu. Hello. Za szybko. Lysolda jeszcze nie mam. Mam Yerbamena, którego nie wiem, czy zdążę rzucić. Zdążę. To weszła ładna obrażonka. Wciąż nie mam Lysolda, doskonale. Cóż za niezwykle niebezpieczny i trudny przeciwnik. Śmieje się, a potem zdejmie mnie na hita. Przepraszam. Hatman. Hatman z tego co pamiętam ma taki sam zasięg jak zwykły miecz, więc... W miarę możliwości lepiej po prostu go nie używać. Chyba, że ktoś ma akurat folder w kodzie C, to wtedy jaki sens to ma? Machnę sobie zapis. No to prawda, jego chip nie jest zbyt wybitny. Ogólnie mam wrażenie, że jakaś połowa chipów w tym w BN2 nie była jakaś super fajna. Edman był spoko, Quickmana nie lubię. Catman jest bardzo Krol jest ech. Gasmy na gerze jest spoko. Z tych rzeczy, które do tej pory mam przynajmniej. Ja, Miki. O nie, nie mam lokera. To koniec. Czatowałem. O nie, ukradliśmy skarb narodowy. O nie, nie możemy się wylogować. Kto by się spodziewał? Złodzieju, jak możesz kraść nasze rzeczy? O kurwa, spoki czy? Może nie być przyjemne? Próbuję im zdjąć HP do 80 i wtedy je atakować. Żeby się nie rekoverowały w miarę możliwości. A, to akurat wyszło. Może wiesz, że gdyby mi się udało je szybciej zdjąć, to bym dostał teraz Invisa 3 w jakimś dobrym kodzie. To było zbyt fajne, I guess. To w bani, Medfire.
Jednego królika zdejmę. Drugiemu dostaję mało HP. Jego też zdejmę, łatwo. Znaczy nie jest zdrajcą narodu. Jest bardziej... zbrodniarzem przeciwko innemu narodowi. Jeżeli już chcemy używać tego typu określeń. O mój Boże, co to kurwa jest? On też szybko używał tego dekowera? Paskudstwo. Area Crab, na razie tylko jeden jest nieźle. O, nice, nice, mów mi jeszcze. Za szybko. Myślałem, że one ten... że one szybciej się pojawiają. Yep, dobrze myślałem. O, nie, jak one się pojawiały, pys. Bonk. Get bonked. Find recover. O nie. Powiem tak, jeżeli tak wyglądają zabezpieczenia Jumlandu, to nie dziwię się, że stało się to, co się stało. Jakby no offense, kolegowie. Ale szanujmy się. Jestem to nowe, że nie poradziłby sobie przeciętny użytkownik. Okej, możemy się vlogować. Kto wygra? Shadowman czy jakieś 4 mety na krzyż? I know, right? Czemu jadę do Okudan? Nie chcę jechać do Okudan. Jeszcze nie teraz. Właśnie, tak z ciekawości. Wiem, że mam bardzo pilny kredyt i w ogóle. O mój Boże. Fire Sword L, dam się Slash L. Ja nie mam Fire Sword F chyba. Right? Fire Sword F, nie. Musiałbym zobaczyć, gdzie on w ogóle jest. Jeżeli już. Czy on był do kupienia gdzieś, czy nie? Bo nie pamiętam w tej chwili. Z tego co widzę, to niekoniecznie mogę z Seiderem popróbować, ale nie wierzę w Seidera. Panel out. No i mam dużo chipów jeszcze. Zwłaszcza tych, których mam po więcej niż 5 sztuk. Shotgun, gwiazdka XD. I bombek kompletnie nie potrzebuję. Raczej gwiazdka, Ming to zawsze gwiazdka, I guess. Ulala. Maria Gapel, zajebiście. Gra mnie celuje. Znaczy wiem, że to jest bardziej takie, że... liczenie na to, że dostanę akurat to, czego chcę, to jest duże nadużycie, ale... O,
Spedek gwiazdki akurat może być okej, bo z niego jest fajny program Advance. Czemu nie Fire? Tak się zastanawiałem, jak zareagujesz na Sea of Stars. Widzę, że reakcja jest dokładnie taka, jak się spodziewałem. Cold Punch, dobra, nie. Zobaczę, jakie jeszcze inne są requesty i może, jak będę miał wolniejszą chwilę, to po farmie. Pani nazwa, daj, to był odpis. Zapis, rotate gate. Pospiesz się do Jamlandu 1. Chyba mogę to wziąć. Jamiland 1. Jutro Demosos, nie pamiętam, powiem szczerze. Gdzie mieliśmy iść? Do taty. Requesty chyba nie były ograniczone czasowo, prawda? W sensie nie było tak, że one przepadały. Cześć, tatę. Doskonale, to na razie je sobie zostawię, bo ten... Jak już jesteśmy tutaj, to możemy ogarnąć scenariusz do końca. Mega Manie będzie bolało, ale tylko przez chwilę. Auci, auć. Bólu, bólu. To jakby ktoś ci bijał igłę do pobierania krwi. Nie wiadomo, kiedy nasionko rozkwitnie. Ale jak już rozkwitnie, to będzie bip, 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 kurwa. Tak, tak, jasne, jasne. Do Square mieliśmy iść, powiadacie? No dobrze. Pomyśleliby się, że logicznym byłoby w tej chwili zapisać. Nie macie absolutnie racji. Hello. Com Shadowman. O nie, Shadowman dostał się do komputera Mother Braina. Gasterson, nie mów tak. Proszę, nie mów tak. Nie chcę myśleć o tym, że do tego się będzie sprowadzać. O kurwa. To się źle skończy. Moje HP! Czy widzicie, jak mi HP zapierdalają? Czemu to jest boss team, bo ten wirus na ten etap gry jest bossem. Ten wirus jest bossem, to chciałem powiedzieć. Ach, musimy powiedzieć Tatrzowi, że wamują mu się do Mother Bane'a. A wszyscy wiemy, jak źle kończy się Mother Bane działając w niepowołanych rękach. Coś wam się z temu, jest bardzo szybkie. No dobrze. Idziemy im pomóc. Chyba mini bossem. Kurwa, to jest praktycznie boss. Ten wirus jest cudniejszy od Edmana, okej? Okay? Tak, tak, nie ma co. Let me in. Cześć, przede mną pomóc. Tak, tak, tak. Pokażemy ci, jak to się robi. Płynne ostatnie słowa. Official Beam! O mój Boże. Czyżbyśmy mieli ten jeden, jedyny przypadek, kiedy dorośli okazują się użyteczni? O mój Boże, oni naprawdę wygrali. Niesamowite. Jestem zdumiony. Dorośli coś zrobili w Battle Networkach. Świat się kończy.
jak tam? Pomoc wam może? O, patrzcie, potrzebują pomocy. No kto by się kurwa spodziewał? O mój Boże. Mam złe wspomnienia z tym dungeonem. Jest broniony przez wiele poziomów zabezpieczeń. Nasze pytania będą stanowić hasła. Nie będziesz w stanie przejść dalej, jeżeli wklepiesz złe hasło. Trzy brakujące litery. Curiosity kill the Neko. Kurwa, źle biegłem. Neko. Zastanawiam się, jak to... Znaczy podejrzewam, że po japońsku były po prostu zupełnie inne te... Inne pytania. Co to kurwa ma być? Czemu to jest saliczy? Te puzzle są chujowe. Nie są aż takie złe chyba. Znaczy kojarzę, że było w nich coś niefajnego, ale to pewnie sobie zaraz przypomnimy. God Style nadchodzi! Czujecie to? To zapach God Style'a w powietrzu. O mój Boże. Czy to custom? Czy to team? To nie jest... To nie jest gaz chyba? Ale custom? Nie jest źle. Jest to lepsze niż Fire albo Aqua? Imo? Ale gorsze niż Wood. Takie jest moje zdanie. Też jak to, że mamy custom style jest bardzo, ale to bardzo dobrą rzeczą. No the fuck custom. Zgaduję, że przez to, że dużo dodaje chipów mimo wszystko. Wiem, że też dużo strzelam, ale nie aż tyle. Ewidentnie. Dobra, czy tu jest hasło? Czyli zobaczę, czy tam mamy coś do zgadnięcia. Jest Bemdek. To Sergi Waku. Czy to zadziała? Prawie. A my ja absolutnie nie będę rzekał to, że dostanę custom. Fangie, guys! Guys! Jesteśmy rok rok! Czerwony, żółty i niebieski są powiązane. Zgadzam się, fajne gry Pokemonów. Chodź tu. Może Fire to Death. Yes! Dostaliśmy The Requesta, doskonale. Ewa, co ty tam chcesz? Leżę w łóżku, ale nigdy nie śpię. Czym jestem? A! Line bed, river bed. Istnieje takie pojęcie jak riverbed, koryto rzeki. Następne hasło to litery, które pasują do pustych tych. Do pustych pól. Ale ładne combo, idealne. Z czym to jest to kurwa? Aż czekaj, żeby nie było, że pierdolę głupotę. Łożysko albo koryto rzeki, riverbed. Pisane razem. Firesword N. W N-kach dało się chyba Lifesworda złożyć dwójkę. Jeżeli dobrze pamiętam. Sword Vacuum Fan. Do tyłu. Kurwa, wiedziałem. Okej, to mnie irytuje. Long Sotel. Nie jest aż taka zła. Czy to coś jeszcze powinienem?
Oczywiście już BMDK. Kawę 30 gwiazdka. Dwie. Brakującej te. Head Cackler? O kurwa. Teraz to was pojebało. Czy ja nie jestem w stanie zdjąć tego dosłownie jak hita? Chyba. Jest. O kurwa, ale zjebałem. Zwykłe miecze lelki by się przydała. No right. Czy ja nie pominąłem? A, okej. Okay. And back. Przez to chciałem kwestionować. Dostałem się przy okazji, czy nie pominąłem czegoś jeszcze tutaj? Jak się o to martwię? N, B. Uno momento, por favor. Muszę coś sprawdzić. To było to. Nie, jest okej, okay, jest okej. Okay. O nie. To potężny cienisty nawigator. Nie. Nie popełniajcie samobójstwa, to jest błąd. Jak mogliście to zrobić? Czemu tacy jesteście? Kamikaze. Zależnie od tego, w co gramy, kamikaze jest dobrą lub nie opcją. Cześć, Batman. Czy możemy po prostu, nie wiem, współpracować, kiedy na szali leży dobro całego naszego narodu, czy Chot jest zbyt edgy i nie może sobie pozwolić na współpracowanie z byle kim? ZRP. Jestem nie ma, że powiem, że mam teraz spreadery w jakichś absolutnie zjebanych kodach. NOPQ gwiazdka. Czy w BN2 był ten śmieszny spreader z 5 kodów? W sensie, że trzeba było wszystkie 5 wybrać i z tego się program Advanced robiło. Jestem program D, pojęci hasło do następnej strefy. Hasło to A, F, B, E, C, D. Wszystkie inne programy kłamią. O mój Boże. ACL. What the fuck do you mean? Czekajcie. Nie, ja sobie wypisuję, żeby nie było. Może coś się uda z tego wyklepać? Googlowanie zostawiam sobie na sytuację, kiedy naprawdę nic mi do głowy nie przychodzi. Albo jak stwierdzam, że nie chce mi się z czymś kompletnie pierdzielić. A jeszcze nie jestem na tym etapie. I nakłamią. Kwestionuję, że ten jeden miał tak
zauważalnie inne literki. Ale bo zapięk zadaje dość mało. Już pamiętam, niestety. Dobra. Co mi powiesz, mądrego? Program ASB bardziej szczery. A większe B. Większe C. D większe A. Hold up. Znaczy wiem, oni powiedzieli, że A jest bardziej szczery niż B, B jest bardziej szczery niż C i D jest bardziej szczery niż A. A większe B, B większe C, D większe A. A? A? F? B, C, D? Po prostu. No bo wychodzi na to, że C musiał, znaczy, że D musiał mówić prawdę. Z tego, co oni tam mówili. Tak naprawdę. Jeżeli nie zakładamy, że była to jakaś mieszanka, a po literach nie wyglądało, żeby mogła być na razie bardzo. Yerbamen. Kanon, Boże. Kanony mnie tak bolą, ale jednocześnie pasują mi do Edmenów. I mnie to boli. Czemu oni robią takie zakręcone te operacje? Dlaczego tacy jesteście? Yerba zabije tylko Spookiego. Roślinka przeżyje, ale umrze na Zeptinga. Da zabawy. To bardzo dziwna definicja zabawy. A mi nie będę nikomu bronił się tak w taki, a nie inny sposób bawić, ale... 80... to i drugi Edmen. To chyba rozsądne. Więcej chodzenia przy najlepszym wykorzystaniu pojaśni. Przypominały mi się wszelkie rodzaje jakieś takie spirale robione tylko po to, żeby ktoś jak najwięcej chodził. To jest absolutne paskudztwo. Invis2H, nie gwiazdka, whatever. Spróbujmy tu najpierw. Dwie ręce, dwie dłonie, brak rąk, jedna twarz bez nosa na twojej ręce. Jak nazywasz chronomierz, który możesz nosić? I wonder. Chronomierz, bardzo mi się podoba określenie. Aż zaraz zerknę, czy ten... czy to ma jakąś ładniejszą polską nazwę? Chronometr. Po prostu. Ha. Nawet nie wiedziałem, że to się po polsku mówi chronometr. O mój Boże, czym jest?
Jak to było? Czy to już, żeby zerknąć na swoje chipy? Double Needle raczej nie. Też. Zastanawiam się, czy Double Needle nie jest lepszy w tej chwili od kanonów. Po prostu. Mogę jednego Yerbamena jeszcze wrzucić. Co jeszcze mam? Mam G, mam J. Chyba, że z innego kodu mam jakiś dobry chip, ale nie wygląda, żebym miał dużo z innego kodu. Z G od biedy? Ale też nie do końca. A i o element o. R-ki nie wyglądają źle przez to, ile mieczy w nich jest. A jednocześnie nie ma jeszcze na tego na program Advance, więc. No dobrze. Kolejna rzecz do notowania. Masz GT. Nie jestem pewien, czy... Wydaje mi się, że jeszcze nie mam tego. Gatemana dostępnego. Zresztą... Wiem, że to może dziwnie zabrzmi, ale chyba dosłownie nigdy nie używałem Gatera w swojej historii. W sensie tak podczas przechodzenia, bo tak, żeby sobie zapełnić biotekę czy coś, to jak najbardziej, ale tak przy każdym wyganiu chyba nie używałem w ogóle. Czy jeszcze jednego potrzebujemy? Chyba, że próbuję na Hama. Chyba więcej będzie. Almost dead. Wow, I'm almost there. Pojebie mnie z tym folderem. Z tym też mnie pojebie. Dobrze, którym Edmanem chcesz dostać z trzech? To ja popa rzeczy, które mógłbym mieć teraz. Muszę sprawdzić jedną rzecz. Gdzie się pobierało chipy? Worldwide. Czy to trzeba było w głównym menu robić, czy... Sprawdzasz. Nie, nie to. Mega Science Settings. English, Galeria. Chyba nie w galerii było. A nie, Download Chips. La da. Nie zrobiłbym tego. Jakby ktoś pytał, to ten. To tego spellowe chipy są bardzo zbalansowane. Shadowman?
Problem. Na szczęście Protoman sobie poradzi z Shadowmanem, więc this is fine. Słynne ostatnie słowa. Jeżeli dobrze pamiętam, to tamte chipy dają jakieś chore obrażenia na pewno powyżej 500, albo równo 500. Przeciwnicy typu Wood regenerują się na trawie, trzeba o tym pamiętać, przynajmniej w teorii. W praktyce to nie jest coś bardzo niezbędnego do pamiętania. Więc tutaj nie wiem, czy nie double hituje. Nie wykluczam. Nie pamiętam. Znaczy nie pamiętam, nigdy go nie używałem, więc ciężko mi twierdzić. BM deck. Backfack przyda się. Mask Wig. Ten mi mówił o Wood Widowsach, to nie. Mask? Nie, tak jak w kultowej grze Ace Attorney. Mask the Mask. O mój Boże, inwizyjna gwiazdka. Dwójkę już mogę przegadnąć. Odbyłem się chyba właśnie wszystkich kanonów Soldero, by the way. Shotgun, gwiazdka, Jesus. Dajcie mi coś rozsądniejszego niż... Shotguny w gwiazdce. Teleport do kolegi. Połącz słowo ostatniej te do pierwszej do tego klucza. Tylko wydaje mi się, że nie mamy jeszcze wszystkich liter. Czas maszować A, licząc na to, że nie zdąży wyleczyć. Nice. Mask Quick, a nie, u niego byłem. Mam wrażenie, że kogoś jeszcze pominąłem. I trochę mi się to nie podoba. Bo co, na razie mieliśmy tak naprawdę dwa słowa. U niego dopiero co byłem. Tamten był na początku. Gemknife. Gemknife. I co oni ode mnie chcieli, żeby połączyć słowa od ostatnich liter? Tylko właśnie pytanie, od którego zacząć wtedy? Bo mam tak, Mask Quick, Gemknife. I teraz pytanie, czy... Na razie muszę ewidentnie jeszcze powalczyć chwilę. Ach. Ty mnie tu nie lecz, kolego.
Musquig Gem Knife. To nie było zamierzone. To może być mask w razie czego. I mask nie jest pierwsza. Znaczy, miała być od końca. Ej. To czekaj. To spróbujmy. Tutaj jest wig na pewno. Dzięki Bogu za Navichipy, które czyszczą całe pola. Okej, czyli też nie od tego. Nie od Gem. Bo mi kazał łączyć od tyłu, right? Okej, najwyraźniej nie. Wig. Co tutaj było? Mask. Wig mask. Wig mask czy wig gem? Chyba wig gem, right? Gem to tutaj. Wig, gem, mask i tu knife. Knife musiał być na końcu, bo on blokuje przejście dalej, więc nie widziałem za bardzo innej opcji tutaj. K, N, I, F, E. Nice. Wszystkie litery na panelach. Część druga firmy. Aha! Co było tu co wyjaśnione nawigatorem? O mój Boże, dobre pytanie. Bo czekaj, jest Night Magnet, please. Był w ogóle w normalnej części gry? Bo w postgame był chyba Planet Man. Przeczytaj ten na panelach. O, dobra. Czy tam coś jeszcze pominąłem dalej? Czy to już wszystko było? Snake Man był, right. Zapomniałem o Snake Manie kompletnie. Pomimo, że to jest świetny chip, to zdążyłem o nich zapomnieć. Panel 3. Snakecatch. Oh no. Czemu mówisz o takich brzydkich tikanowych określeniach? Planet. No właśnie mówię, że planet chyba był, ale tej głowy sobie uciąć nie dam. Czy
Czy ja mogę? Mogę. O mój Boże, co ja właśnie zrobiłem? Bardzo niemądre rzeczy wiem. Zdaję sobie sprawę. Ellen go nie zabije, tego nie zabije, tego nie zabije. Zrobię może tak. Poczekam na lepsze chipy. I może skałkę rozwalę w końcu. Ona nie jest niezniszczalna, okej. Okay. Zobaczymy, czy zdążę, czy się wyleczy przez to. A ja powinienem zdążyć. Wyobraź sobie tak umrzeć już po walce przez to, że seed bomb się odpala. Trzecią literę od góry do dołu. Właśnie pytanie, czy one były jakoś pionowo porozmieszczane? Fear and danger away. I co? Heal. Escape. PR. And da N. To będzie. To jeszcze trzy litery. Czyli NGO. NGO. Amen. Ja się czasem śmieję, że łamigłówki niektóre łatwiej jest zrobić dzieciom niż dorosłym. Więc nie powiedziałbym, że zapomnieli jak teraz w tym padło. Aczkolwiek sam się czasem zastanawiam, jak ja niektóre gry przychodziłem za dzieciaka. O, bo jak byłem dzieckiem, to miałem tyle wolnego czasu, że mogłem po prostu siłowo wypracowywać niektóre metody. Nie, no bardziej myślałem w kategoriach umiejętności takich manualnych, czyli jakieś platformówki, nie platformówki. Zapomniałem hasła Quick Brown Fox. Excuse me? Quick Brown Fox something. Mam wrażenie, że to jest do czegoś nawiązanie. I nie pamiętam do czego w tej chwili. Quick Brown Fox Jumps? Aż sprawdzę, czym to jest. Quick Brown Fox Jumps Over the Lazy Dog. Zdanie, które zawiera wszystkie litery alfabetu. Okej. To jest to coś bardzo regionalnego. Leciaka nie było jeszcze z tej. I mean, to wszystko zależy, ile kto tutaj ma lat. Kurwa. Come on. Ja internet miałem szybciej, jakoś chyba bliżej 5-6 podstawówki. Itsy bitsy.
8 nóg. Łebs, pewnie coś o pająku. Muffet V. Muffet? Czy to matko jeprze Undertale nawiązanie? Proszę, nie. Nie wszystko musi być z Undertale. Tak samo jak nie wszystko musi być matko jeprzym jaju nawiązaniem. Ja powiem szczerze, nie pamiętam kiedy Wirga zacząłem oglądać. Chyba jak bliżej właśnie Pokemonów. Ale to mojego dzieciństwa chodziło się do kafejek internetowych, tam się ściągało jakieś emulator Game Boya Color i jakieś romy pokemonowe. Albo chodziło się do kafejek z Diablo 2, to były piękne czasy. Pabol. Nie lubię paboli. A ile to HP? Na maszowaniu? Jeden, nice. Relipiny. Ja właśnie nie pamiętam, czy z Pokemonów pierwsze widziałem te. Pierwsze widziałem Emeraldy, czy... Znaczy te Ruby Sapphire, czy Fire Relipiny. Chyba Ruby Sapphire. William też zesiał jabłuszko. Ja. Rodzeńce chce zbuffing, a ten sad drab. Excuse me? Co masz przez to na myśli, przyjacielu? To nie wygląda, jakby z tego się dało jakiekolwiek sensowne słowo ułożyć. The bees. The bees! The bees! It's always the bees! Why so? A to jeszcze dajcie mi tego. Sody, Alki, to w ogóle będę szczęśliwy. Program 1. Dingwu. Dang? Dang Eater? Czy oni chcą, żebym grał w Elden Ringa? Dobra, wstaję. Wiedzą, że przejść tego ataku? Tak. Przeł nie przejmuje się tym, co ludzie uważają, że jest niemożliwe. Program 2. Odjeb się ode mnie najlepiej. Stąd te XD na czacie, że losowo zgadłem hasło. Po prostu przypadkiem wbiegając na panel. Tak w dużym skrócie. Pa, 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 pa. O, hapeki przydarzyło się. Y
the message is the password. Program 1, program 2, program 1, program 2, program 1, 2, 1, 2. Czyli... Okej. Okay. Okej. Okay. Nie poddawaj się, szkielecie! Czy jak to tam szło? Bo trzeba na przemian dać pierwszą, drugą, pierwszą literę z pierwszego, pierwszą z drugiego, drugą z pierwszego, drugą z drugiego i tak dalej. Więc mamy DNGVU OTIEP, czyli DONTGIVEUP. Hammer. Never gonna give you up. Aż ten matek kąpie długi. A i ma to sens. Jestem zwierzęciem. Noszę maskę. Proszę nie zdejmuj mi maski. Jedyne zwierzę, jakie tu widzę, które pasuje, to rakun. Czemu nie biorą naszą maski? Tak się zastanawiam. Spoki 2, szargi. Uuu, to jest niefajna kombinacja. Wygląda jakby na siebie maskę na oczach. I guess. Za szybko. Dobra, to tak. Fajnie zdążyć waszą pojawę mu przepać, prawda? A, zdążyłem, fajnie było. Oh god. To zadziała. I dlaczego nie? Zadziała, okej. Okay. Czemu wchodzą na twoją cefę? Kradną mi jej Ariagrabem. To nie jest tak, że Ariagrab jest tylko dla gracza. ACE, kolejne 10 liter. Oh god, oni oczekują ode mnie, że ten? Że... Będę znał alfabet? Było czerwone, a weszły. Weszła tylko ich maska, a nie one same. A, C, E, G, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Ejo, znajomość alfabetu, moja największa słabość. Tak naprawdę to nie, ale dajcie mi się pośmiać. Teraz musimy zaczekać na chipy, bo z nimi nic nie zrobimy z naszym obecnym zestawem. Chciałbym, żeby tak działało. Czy ja mogę go załatwić? No to chyba nie. Zaraz się okaże. Tak, zgadza się, to ja jestem flyerem. Mogą wyglądać zabawnie, ale trochę bolą przez tego poisona. Ale mam ładne hapeki. W lewo czy do góry? Spójrzmy w lewo na... Au. Zapisz. A, zaszkodzić nie zaszkodzi. Okej, okay, kolega ma skodówkę. O Boże. 21, 18, 19, 20, 15, 26, 25, 12, 16, 14, 23, 11.
Tak, to zajebiście. O mój Boże. Wracaj tu kolego, bo chcę. Jep. Najgorsze jest to, że on to przeżyje, a ja mam zapsinga. A nieważne. Myślałem, że ten seedbomb poleci tam na dół. Ej, chapeki. They slay me. Nie jestem pewien, co ma jedno do drugiego. Hold up. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, jedenaście. Tu mam więcej. Co oni mają przez to na myśli? Czuję, jakby brakowało mi jeszcze ten. Jakby brakowało mi jeszcze jednej wskazówki. Bo co, 21 to co jest? U, V, W, X, Y, Z. No to 21 to jest U, a U nie jest odpowiedzią. 21 plus 4? Nie, też nie. Dwadzieścia jeden plus cztery? Nie, sprawdzałem. Cztery minus 21. Nie, bo to nie było. S. 27 jest 4, 17. Nie, ale to też nie chyba. Hold up. Bo próbuję wykombinować, skąd to się bierze. Miałem jako wskazówkę Dare They Slay Me i 21, 18, 21, 15, 26, 25, 12, 16, 14, 23, 11. No bo co? Mówię, że to powinno być system. Nie widzę, skąd to się bierze i trochę mnie to irytuje. No tutaj musi być A, bo muszę na to przejść. System ahead? System ahead, ale... Hmm.
Czekaj, bo tu jest 8, 12, 14, 15, 26, 5, 4, 3, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Widzę, ale mi się nie podoba, skąd to się bierze. Generalnie traktujemy ostatnio tą ostatnią literę w tym Deadly Slime jako tak jakby ostatnią literę alfabetu. Znaczy nie też ostatnią literę alfabetu, co po prostu, że to jest 26, tak? I każda poprzednia to jest minus 1, tak? Czyli że ten. Że mamy, że SK to jest 21, tylko nie wiem czemu wtedy Y jest jako 18. Wejścia 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 19. Jasne, mów śmiało, zwłaszcza, że i tak jesteśmy po tej. Po rozwiązaniu już. Masz pierwsze i drugie słowo. Moe. Moe? Dwa. Aaa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 
Drugie pierwsze, pierwsze ósme, drugie pierwsze, pierwsze piąte, drugie szóste, drugie piąte, jop. Jop, jop, jop. Tak, 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 pasuje. Gra dla dzieci, I know, right? Jak to dobrze być dzieckiem? Au, myślałem, że jeszcze ma inwica, a inwic się skończył. Smutne. BM deck. ABB, ABB, AAB, AB. ABB, ABB, AAB, AB. Znaczy ja powiem szczerze, że po literkach już widzę, co to będzie bez rozkminiania za bardzo. Więc pozwolę sobie zaraz na Hama przebiec. Kod Konami. Góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, B. Bitka wystarczająca. Waterloo? I was defeated, I won the war? System... Close... Ostatnie zabezpieczenie. Pasło jest tu ukryte pset. Vanir, Nguru,
tutaj jest NWO. No dobrze. Teraz potrzebuję dalszych hipów, I guess. Black Belt, Cold Belt, Water Belt. To będzie na 160. Dzięki Bogu za chipy Elmana. Mam nadzieję, że Totemen jest ok. Mam nadzieję, że z Totemenem jest ok. Znajdź to, co nie pasuje. Wszyscy inni z aptekami. Powiem ci o sztuczkę. Shadowman używa techniki cieni. Ja nie mam problemu, więc ich swoje takie cieni trafią. Czekaj, możesz go trafić się osobno nią. Ale to nie pasuje. Jak mam w ogóle i tutaj dostępne? Wirzro... Zapisz. Bo co tam było? Było Crow, było Penguin i... Pada. Penguin, Crow, Wirus. Znaczy była podana wskazówka, że były te, że były cztery, trzy ptaki. Czarny ptak, zimny ptak i wodny ptak. Więc był pingwin, był kruk, było coś jeszcze. Tylko musiałbym sobie litery poucinać pewnie. Tak, żeby ładnie tę zagadkę rozwiązać. I miałem znaleźć to, co nie pasuje. Cześć, Shadowman. Zimny czekaj, tylko na jedno, right? To był tylko mój cieniste klon jutsu. Ultimate Blaster. Jestem pewien, że na pewno zadziała. A my najwyżej rozjebiemy komputer całego kraju. Protomanie, nie, nie poświęcaj się! O oh no, cienisty klon jutsu Shadowmana wystarczyło. Zawalczmy fair? Shadowman? Nie poznaję cię. Dobra, jak się zobaczył u kolego.
Ach, lepiej dużo biegać niż niszczyć mu klona. Tyle pamiętam. Mam Lightswarda, którego wolałbym jeszcze przed chwilą nie używać. Zróbmy na razie tak. Ej. Nie zdążę, co? Nope. Ała. Dostaję dużo większe pierdo niż myślałem, że będę dostawał. A, spokojnie. Przestań się ruszać na chwilę, pys. Ach. Jolo. Uda się. Trafię. Zobaczcie. Widzicie? Mówiłem, że trafię. Ach. To jeszcze tylko lekcja. Dzięki będę. Content. Przydałyby się soldelki, nie powiem. Jak oni zdążą teraz trafić? Dobra, never mind. Jak to się stało, że ktoś mógł mnie pokonać? No. Jak tam Protoman? Absolutnie kurwa nie żyje. Czy można gdzieś Soul Elf zdobyć? Pewnie się da. Tylko nie wiem gdzie. Aż zobaczę, czy GameFacty coś na ten temat mówią, bo raczej na GameFactach zgarniam tego typu rzeczy. Są GMD i teoretycznie, tylko nie wiem w jakich kodach, gdzie które są. I to jest problem. Nie zdziwię się, jeżeli są też w tych. Jeżeli są też w... Jak one się nazywają? W traderach. Jeżeli dobrze widzę, to w tym, to w Marine Harbor można dostać soldelki z traderów. Chyba, że gra mnie oszukuje. Tylko no właśnie, oznaczałoby to, że ten... Że trzeba bardzo intensywnie farmić tradera. Druga zasada gospel, nie rozmawiamy o gospel. Żegnaj. Przysięgam, ta gra jest tak edgy jak tylko edgy może być. Czy otaczają mnie sami jebani idioci? Yes. A propos, pytanie za 100 punktów. Czy mogę iść do Tadera? Taki Realmantek Topi, Mafia Gospel, jada jada. Chcę podzielić się z Netrybaterami i informacjami o Gospelach. Zapraszamy do siedziby głównej na Topi. Dostaliśmy też... O mój Boże, bilet na samolot. To będzie bardzo przyjemne. Co tam mailo? Custom style do 7 chipów. Jada, jada. Czyli to, że chcecie po prostu custom style daje nam więcej chipów do wyboru. Mamo, lecę do Ameryki! W
Co? Masz 11 lat i nie powinieneś tego robić? Oj, tam marudzisz, mamo. Jakby wciąż jest zamknięty, prawda? Miałem cichą nadzieję, że może jednak będzie otwarte. Dostaliśmy maila. Okej, okay, czyli możemy się pobić się z tym. Z panem sławnym. Tego z chęcią skorzystam, biorąc pod uwagę, jak zbalansowany jest gate, znasz to? I would never. Cześć, czat. Pan Sławomir jest tak zwany. Hello. O nie, to człowiek brama wersja 2. Jak ja sobie z nim poradzę? Pyr. A, right, ich się nie dało. Zawsze z jakiegoś powodu próbuję je unikać, pomimo że wiem, że nie powinienem. Bo nie, zachować się Lifelorda na późniejszą część walki chyba. On teraz odpali Demogate'a i będzie koniec zabawy. Czemu ja w to biegłem? Może się uda. Au. Ajn! Nie będziesz po coś na pierwszy rząd to. O nie. Maski bez. To ja właśnie nie zrobiłem. Czy ja to przegram? Istnienie jest dobra szansa i to jest najgorsze. Ja ledwo się wyrabiam z tymi żołnierzykami. Może zdążę? Nice. Nawet nie blisko. Dostałem chip Gatemana, to najważniejsze. Odę słabnego. Możemy wyekspować inny folder. Lepiej zawsze jeden swój własny, jeden specjalny. Ważniejszym pytanie, czy mogę edytować? Yes. I can in fact edit this shit. Nie, no nie mam tego. Nie mam wind chipu na Gatera. Więc jeszcze nie mogę. Spokojnie. Nie doczekacie się jeszcze zbalansowanego gameplayu. Ale mam za to dwie kopie tego Lifesolda, więc przynajmniej na tyle dobrze. I przy okazji zobaczę, czy mogę dostać więcej. Nope. Eba. Znaczy co, i tutaj skończymy. Całkiem ładny progres dwóch dużych bossów pobitych. Czyli praktycznie dwa scenariusze podrobione. A w sobotę powinien być normalnie Hollow Knight, jeżeli nic się nie zmieni. Najwyżej będę dawał znać wiele czego. A na dziś to było tyle. Dziękuję za przybycie. Trzymajcie się, po. Cześć.